Ciemność, wszechogarniający mrok otaczał umysł Szymona. Czuł się lekki, jakby dopiero co przebudził się ze snu. Był jednak zmęczony. Jego ciało ogarniało przyjemne ciepło znane mu z niektórych poranków. Czuł się tak, jakby spał zaledwie 4 godziny i miał ochotę na drugie tyle. Zmęczenie pochłaniało go tym bardziej, że miał o czym śnić. Za tydzień miał ożenić się z kobietą swojego życia. Twarz Agnieszki cały czas przewijała się w jego myślach, co napełniało jego ducha spokojem. Był szczęśliwy, nawet pomimo tego, że od pewnego czasu borykał się z pewnymi problemami zdrowotnymi. Zimno. Jego rozmarzony umysł został wyrwany z błogostanu przez chłód, który poczuł w okolicach lewej piersi. Chciał poruszyć ręką, żeby dotknąć klatki piersiowej i sprawdzić pochodzenie tego uczucia, ale ciało odmówiło mu posłuszeństwa. Żołądek podszedł mu do gardła. Puls przyspieszył. Był całkowicie bezwładny. Nawet powieki nie reagowały na polecenia jego woli. Próbując ustalić, co się z nim dzieje, zaczął uważnie przysłuchiwać się otoczeniu. Niewiele słyszał. To był jak niewyraźny sygnał radiowy, szum, przyciszona muzyka. Był jednak pewien, że w pobliżu są jacyś ludzie. Może mi pomogą, pomyślał. W miejscu, w którym wcześniej czuł zimno, teraz wyraźnie odczuwał dotyk. Trwało to jednak przez zaledwie chwilę, a zaraz potem pojawił się ten tnący ból. Uczucie, jakby ktoś wbił mu nóż prosto w serce, przeszyło całe jego ciało. Jego nozdrza wychwyciły w powietrzu zapach krwi. Jego krwi. Metaliczna woń unosiła się dookoła zaledwie przez chwilę. Cierpienie. Niewyobrażalna ilość cierpienia. Świadomość Szymona zamgliła się, kiedy poczuł, jak zimny metal dotyka rany na jego piersi, a następnie coś rozciąga ją do makabrycznych rozmiarów. Nim zdążył stracić świadomość z powodu bólu, ponownie poczuł, jak jego rana zostaje powiększona. To spowodowało przypływ adrenaliny i pobudzenie jego zmysłów. Wciąż jednak nie mógł się ruszać. Ten dźwięk. Dźwięk przypominający szczypce do obcinania paznokci, ale mocniejszy, groźniejszy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 razy dźwięk szczypiec dobiegał jego uszu, a za każdym razem towarzyszył mu ból nie do opisania. Szymon czuł, jakby ktoś zgruchotał mu wszystkie żebra. Co chwilę to wpadał w panikę, to próbował się uspokoić. Już wiedział, co się dzieje. Ale to przecież nie miało być tak! Krzyczał w myślach, klnąc na cały świat. Jego problemy z sercem zaczęły się, kiedy poszedł na studia. Szczęśliwie do czasu obrony obyło się bez większych incydentów. Ale jakiś czas po zaręczynach z Agnieszką, jego stan nagle się pogorszył. Niestety poważnie. Przez kilka miesięcy wspólnie szukali dawcy, w międzyczasie postanawiając się pobrać. Kiedy znaleźli w końcu odpowiednie serce, byli tacy szczęśliwi. W końcu wszystko zaczęło się układać. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, powtarzał w myślach Szymon, kiedy podłączyli go do pompy i wyjęli serce. Minuty mijały. Apatia. Teraz ból wydawał mu się już tak naturalny, że stał się wszystkim, co pozostało w jego głowie. Przeżywał głęboko każde pociągnięcie nici chirurgicznej, która zszywała nowe serce z jego ciałem. Zapamiętał wszystko. Od wykonania pierwszego nacięcia po zaszycie rany, którą po sobie pozostawiło. Wrócił myślami do rozmowy z lekarzem, tuż przed operacją. Będzie coś widać, panie doktorze? Niech się pan nie martwi. Zostanie tylko jedna malutka blizna. Operacja się udała, ale lekarz się pomylił. Pozostały 2 blizny. Przebudzenie.
Szymon otworzył oczy i spojrzał przed siebie. Agnieszka siedziała przy jego łóżku i uśmiechała się promieniście. Jego zimny wzrok spoczął na niej, ale coś było inaczej. Coś było nie tak. W jego sercu pozostała pustka. Zupełnie jakby w miejscu chorego organu lekarze umieścili martwy kamień. Po jego policzku spłynęła pojedyncza łza. Wiedział, że już nic nie będzie takie jak kiedyś.